Pani marszałek, Wysoka Izbo. Pani Godek, mówi pani, że jest pani za życiem, ale popiera pani powszechny dostęp do broni. Mówi pani, że jest pani za życiem, chce pani zabronić aborcji w przypadku ciężkich, nieodwracalnych, śmiertelnych wad płodu, choć zgadza się pani na aborcję w innych przypadkach. Przez 2 lata, kiedy pani projekt leżał w zamrażarce, nie zrobiła pani nic. Nie złożyła pani żadnego projektu obywatelskiego wspierającego dzieci i osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. To przecież czysta hipokryzja z pani strony. Jedna kobieta, matka dobrze funkcjonującego dziecka z zespołem Downa, chce decydować za wszystkie inne kobiety w Polsce i chce zabronić im prawa wyboru, które ona miała. Chce je zmusić ustawowo do donoszenia i urodzenia ciężko uszkodzonych płodów. Wady embriopatologiczne, i wie pani o tym bardzo dobrze, to 95% legalnych aborcji w Polsce. Zespół Downa to tylko 200 przypadków. Cała reszta to płody, które umierają w męczarniach. Każe pani kobietom rodzić, ale nie interesuje się pani tym, jak te kobiety sobie później poradzą. Pisze i mówi pani, że miłość zwycięży wszystko. Rehabilitacja, opieka wytchnieniowa, zdrowie psychiczne kobiet, które będą zmuszone rodzić zdeformowane. Dziękuję, dziękuję bardzo. Teraz głos ma pani poseł Marcelina Zawisza z Lewicy.